Cześć, ja nazywam się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Za nami kolejny tydzień, więc przed nami kolejne podsumowanie, to już takie klasyczne przywitanie na kolejne weekly. Natomiast tak jak spodziewaliśmy się w zeszłym tygodniu, bo weekly w zeszłym tygodniu było dosyć ubogie, no w tym tygodniu naprawdę dowaliło nowości, także no nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić na kolejny odcinek. Zapraszam! Na początek Boosteroid i tutaj trzy nowości w tym tygodniu. FIFA 22, Bloodhound i eFootball 2022. FIFA 22 jest dostępna zarówno z platformy Steam, jak i Origin. Natomiast oczywiście należy pamiętać, że jest to wersja PC-towa, a więc tylko swojego rodzaju update do poprzedniej edycji, a nowogeneracyjną wersję możemy ograć tylko na nowych konsolach, znaczy na konsolach, no i oczywiście na Stadii. Więc jeżeli chcecie zagrać FIFA 22 na PC-cie w tą właściwą, no to zostaje Wam platforma Stadia. No, nie powiem, dzięki uprzejmości jednego z kolegów niedługo będę mógł FIFA 22 na Stadii wytestować i wrzucę jakiś mały film z tym także, bo sporo pytań ostatnio o to. Ale wracając, Boosteroid. Vampire the Masquerade, Bloodhound wskakuje do Boosteroid, także też możecie ograć i oczywiście eFootball 2022. To jest gra darmowa, także można sobie ją dodać do konta i cieszyć się poprzez Boosteroid. Ostatnia rzecz w tym tygodniu, do Boosteroid jest konkursik, można wygrać 5000 golda do World of Tanks, także wystarczy, że na ich Instagramie klasycznie oczywiście zasubskrybujecie kanał World of Tanks Europe i w komentarzu zatagujecie swojego znajomego i wtedy oni będą losowali, mają 5 takich kompletów do rozdania. I tyle jeśli chodzi o Boosteroid. Nintendo Switch, a więc informacja, która, no już mogłem ją właściwie zamieścić w zeszłotygodniowym weekly, natomiast tutaj nie pali się dlatego, że premiera będzie w lutym przyszłego roku, 4 luty 2022. No i tutaj mamy Dying Light 2 Stay Human, czyli nasza rodzima produkcja, będzie dostępna na Switchu, oczywiście w wersji cloudowej. Jedynka jest w tej chwili dostępna w wersji jakiejś takiej kompletnej na kartridżu, także można sobie ograć, natomiast tutaj będzie to rozwiązanie cloudowe. Brawo, czekamy na więcej. GeForce Now, za nami czwartek, więc mamy kolejne nowe gry do GeForce Now i tym razem, no naprawdę dosyć mocna sprawa, bo do oferty GeForce Now wraca Electronic Arts i dzięki temu możemy cieszyć się kilkoma grami ich produkcji, już dostępnymi, także Battlefield 1, Mirror's Edge Catalyst, Unravel 2 i Dragon Age Inquisition, dodatkowo Apex Legends, czyli darmowa gra, też jest już do ogrania przez GeForce Now. No to duża zmiana, no to kolejny duży wydawca, który wraca do GeForce Now, bo już te gry kiedyś były dostępne, jak jeszcze GeForce Now było w wersji beta, więc tutaj no duży plus, cieszymy się z tego bardzo. Żadnych na razie nowości hardware'owych, czy jakichś takich feature'owych nie było, więc cieszymy się tymi nowymi grami, co czwartek mamy nowe, ale fajnie jakby wreszcie może ta Nvidia coś nam tutaj zaświeciła jakąś nową funkcją, bo powoli troszeczkę nam przysypiają. No, ale oprócz oczywiście gier dostępnych ze stajni EA, mamy także nowe gry, które nam wskoczyły z innych, od innych producentów, także mamy Away the Survivor, Lemmings Guide, The Eternal Sinder, Hot Wheels Unleashed, Industria, The Last Friend, Rogue Lords, Europa Universalis 4 i teraz Europa Universalis jest darmowa na Epic Store, także możecie jeszcze się załapać i pograć sobie za darmo i tutaj pół za darmo, także no i oczywiście te gry Steam Origin, czyli Battlefield, Dragon Age, Mirror's Arrival 2, Rustler i Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. No i tyle jeśli chodzi o GeForce Now. No i Stadia, czyli platforma, przy której najczęściej zostaje najdłużej. No i tutaj no naprawdę panowie i panie, którzy dalej uważacie, że jest to platforma, która umiera, no trzeba mieć naprawdę oczy szeroko zamknięte, żeby nie widzieć, co tutaj się dzieje. No i prawdziwe petardy w ciągu ostatniego tygodnia, czyli mocna seria gier, które wchodzą do Pro. I do Pro wchodzi nam Control, także no ostatnia nowość stadiowa oczywiście. Gra ma już swoje lata, ale do Stadii dołączyła dosyć niedawno. Cake Bash, wchodzi nam do tego Hello Engineer, Unto the End i gra na podstawie animacji DreamWorksowej, czyli Spirit Lucky Big Adventure. I to wszystko nam wchodzi do Pro. I uwaga, dzisiaj rano jeszcze dodatkowo ogłosili jeszcze jedną grę, która wchodzi nam do Pro, czyli Mafia 3 Definitive Edition. Ja tutaj jeszcze nawet nie zdążyłem tych gier dodać do swojej biblioteki. Jak już tu jesteśmy, to może od razu przejdziemy przez aktualne promocje.
W promocjach aktualnie mamy tak. Oczywiście klasycznie Assassin's Creed, czyli Ubisoft w promocji dalej, Final Fantasy, Dragon Quest nam wskoczył, Just Dance. Just Dance się łączy aplikacją z telefonu, także jak chcecie sobie pomachać rękoma i nogami, to fajna opcja, czy nawet bawić się z dzieciakami. Monopoly, Octopath Traveler, bardzo ciekawa gra. Miałem okazję na innej platformie co prawda ogrywać, ale warto. Outriders, dalej trochę za drogo. No i oczywiście The Crew, The Division, The Elder Scrolls, Tom Clancy, no cała tutaj Watch Dogsy, seria fajnych gier do ogrania. Wracając do Pro, tak jak mówiłem, spora seria nowych gier, także mamy Mafię 3, DreamWorks Mustang, Wielka Przygoda, Cake Bash i Control Ultimate, to są te gry, które nam teraz wskoczyły nowe, ale pamiętajmy też, że cały czas jest ta biblioteka gier, które były dodane wcześniej i jeszcze nie wyszły nam z oferty, czyli tą całą listę, którą tutaj widzicie, możecie sobie dodać do biblioteki. Psi Patrol, MotoGP 20, Darksiders cały czas jest w ofercie, także Ark Survival, także to wszystko, jeżeli nawet, nie wiem, nie macie konta na Stadii, no to możecie założyć, pierwszy miesiąc Pro jest za darmo. Dodajecie sobie te wszystkie gry do biblioteki, sprawdzacie co i jak. Nawet jeżeli potem nie zdecydujecie się na kontynuowanie Pro, no to możecie sobie jakąś grę kupić. Pamiętajcie, że granie na Stadii jest darmowe. Okej, idąc dalej, kilka technologicznych nowości. No więc tak, pierwsze co się pojawiło, możemy już linkować telefon z naszą aplikacją Stadii, czy to na telefonie, czy na Chromecastie. Także fajnie. Może nam telefon służyć jako kontroler dotykowy po prostu, który możemy sobie jakby obsługiwać jakąś grę. To taki, powiedzmy, że substytut, zamiennik, jeżeli nie mamy żadnego innego kontrolera, ale chcielibyśmy coś z kimś zagrać. Ja nie jestem fanem dotykowych ekranów, natomiast jest to zawsze kolejny wybór i kolejna alternatywa do tego, żeby coś sobie sprawdzić i zobaczyć. Co ciekawe, ta aplikacja daje nam także możliwość Phone Link, czyli w tej chwili możemy, jakby nasz telefon staje się hubem, który łączy się z serwerami Stadii, zmniejszając nam opóźnienie, natomiast my kontroler podłączamy bezpośrednio do telefonu i możemy się tym bawić. Mega, mega fajna funkcja, kolejna poszerzająca możliwość i wybór tego, co oferuje nam Stadia. Idąc dalej, jest promocja i ona niestety nie dotyczy nas tutaj w Polsce, przez to, że nie mamy oficjalnej dystrybucji sprzętu od Google'a, to nas nie dotyczy, ale może macie znajomego w jakimś kraju europejskim i skorzysta czy dla was, czy dla siebie, więc tak, do 10 października, jeżeli kupicie grę za $60, czyli w pełnej cenie, tej 59,99, no to dostaniecie gratis Stadia Premier Edition, czyli kontroler Stadii razem z Chromecastem Ultra, to ładne, piękne podeczko, które miałem okazję kiedyś rozpaczkowywać na jednym z filmów. Także no, co to dużo mówić, no kupujemy sobie grę w regularnej cenie i dostajemy wirtualną konsolę gratis, czyli pada z Chromecastem Ultra, czego chcieć więcej. Więc jeżeli macie kogoś tutaj wymienione kraje, to są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Austria, Szwajcaria, także spokojnie możecie tutaj atakować. No i cóż, no pięknie, pięknie, pięknie. Idziemy dalej. Wyobraźcie sobie, że jeszcze jest dalej. A dalej jest to, że doszła kolejna funkcja dla urządzeń z systemem Android, a mianowicie Party Chat, Voice Party Chat na urządzenia z Androidem, także jeżeli gracie na telefonie czy na tablecie, możecie już spokojnie się łączyć ze znajomymi i po prostu korzystać z Party Chat. Fajnie, nie było? Czy to wszystko? Nie, to nie wszystko na ten tydzień w umierającej przecież Stadii, a mianowicie Google Stadia dodało funkcję, świetną funkcję, polegającą trochę na tym, jeżeli mieliście okazję grać w WoWa, jak Dungeon Finder, czyli mamy okazję po prostu szukać graczy do naszej gry multiplayerowej, albo do naszego jakby koopa, czy do zespołu, w którym chcemy grać, nie poprzez jakby ten taki wewnętrzny system gry, czyli czekając aż ktoś już gra, ale właśnie przez zewnętrzny, także wybieramy sobie grę, jakby opisujemy, jakie mamy party i możemy start party i do niego po prostu szukać osób z całej bazy gier stadiowych, które akurat chcą przyłączyć się do gry. Widzicie, nawet są już jakby te party stworzone, można do nich dołączać, patrzeć i szukać akurat tą grę, którą chcemy grać. No świetny ruch, szczególnie w tej okazji, że tych graczy mimo wszystko na Stadii jest mniej. Jeżeli gra nie ma crossplaya, to zawsze z tym był problem. No tutaj po prostu go już nie ma. Także no rewelacja. Nie wszystkie gry to wspierają, tu jest pełna lista gier, która to wspiera, także możemy w tej chwili, klasycznie przewaga Ubisoftu, ale jest FIFA 21, jest FIFA 22, czyli to na czym ostatnio no, spory ruch w tym temacie, chyba przez to, że ta wersja pecetowa będzie uboższa.
i dużo ludzi szuka alternatywy, ale tak to idąc. Ark Survival, Kratia, Dead by Daylight, no to akurat chyba graczy nie brakuje, bo to jedna z popularniejszych gier multi na Stadii. Destiny 2, Far Cry 5, FIFA 21, 22, Human Fall Flat, Humankind, Madden NFL, Marvel's Avengers, NBA 2021, PUBG, Red Dead Redemption 2, The Crew 2, The Division, The Elder Scroll, Tom Clancy, Ghost Recon i Rainbow Six oraz Watch Dogs Legion. No i to właściwie na tyle w tym tygodniu, jeśli chodzi o Stadię. Także trzeba przyznać, że chłopaki naprawdę mieli pracowity czas ostatnio i nie zwalniają. Przed nami kolejne grube informacje, także szykujcie się. No, Stadia ma się świetnie. Stadia ma się świetnie i będzie się miała coraz lepiej. Także nawet ilość tych możliwości kontroli, już przypomnę, że kilka tygodni temu mieliśmy premierę przecież przy okazji Humankind, w ogóle Touch Control, czyli że sterujemy grą za pomocą gestów na ekranie dotykowym, więc tych możliwości, alternatyw do tego jeszcze dołożyć tandem, który wspiera kontroler Stadii, czy dla osób z pewnymi niepełnosprawnościami, czy do grania z dzieciakami, no jest tego masa, jest to super przyjazna i fajna platforma do grania. Idziemy dalej. xCloud. I xCloud w tym tygodniu też nie próżnował. Wynika to też oczywiście po części z tego, że minął nam miesiąc, więc pojawiają się nowe rzeczy. No i tak, do Game Passa skakuje nam Marvel's Avengers i ono też skakuje do clouda. Także od wczoraj możecie używać, grać, instalować zarówno na konsolach, jak i na PC-cie, jak i oczywiście ogrywać sobie przez xClouda. Idąc dalej, xCloud poszerza horyzonty. To co prawda nie nasza lokalna informacja, ale pokazuje, że inwestycja ma się świetnie, idzie dalej. Także Australia, Brazylia, Japonia i Meksyk dołączają do szczęśliwego grona krajów, które mogą korzystać z xClouda. Tak swoją drogą, zobaczcie, że o ile wcześniej usługa była dostępna u nas, a w tej chwili dopiero startuje w takim kraju jak Japonia, więc no ciekawe, ciekawe. Także tutaj od dzisiaj te kraje mogą się cieszyć całą tą radością z grania w chmurze, szczególnie w takim kraju jak Japonia, w którym już sieć 5G jest troszeczkę bardziej popularna. No, będzie to dla nich na pewno fajna opcja. Dalej, do Game Passa wskoczyło nam Scarlet Nexus, także też można od wczoraj cieszyć się rozgrywką. Jest oczywiście dostępne także w cloudzie, więc możemy sobie ogrywać przez xClouda, jeżeli nie posiadacie odpowiednio mocnego peceta lub konsoli Microsoftu, to jak najbardziej można sobie ograć w chmurze. Idąc dalej, kolejne gry, które nam tutaj wskoczyły. Astria Ascending też do clouda, Mighty Goose też do clouda, Avengersi i Scarlet Nexus, o których wspominałem, AI The Somnium Files też do clouda. No i ostatnia gra już tutaj nam do clouda nie wskakuje, więc nie będziemy o niej wspominać. Idąc dalej, jest w tej chwili promocja. Jeżeli lubicie sobie pić napój, który się nazywa Monster, to można sobie zgarnąć miesiąc Game Passa na peceta lub 20 dni Ultimate, on tam sobie to przelicza, przy zakupie 4 Monsterów w Żabce. Taka nasza bardzo lokalna promocja, chyba się już bardziej nie da. Więc można zgarnąć sobie te kody i pocieszyć się trochę, czy nawet potestować sobie xClouda, jeżeli macie taką ochotę, no bo w tej chwili, jak wiemy, jeszcze ten abonament nie jest wykluczony. Cały czas czekamy na tą nowość, na tą zmianę, żeby po prostu dało się kupić sam abonament na clouda bez żadnych dodatków dookoła. I tyle, jeśli chodzi o xCloud w tym miesiącu. Tygodniu. W tym tygodniu. No i tyle, jeśli chodzi o ten tydzień. Nieźle było, co? Szczególnie Stadia naprawdę poszła po bandzie. No trzeba przyznać, że chłopaki naprawdę cisną ostro i inwestują w tą usługę i zaplecze technologiczne, i w zaplecze usługowe. Także chyba mają w tej chwili najbardziej uniwersalną opcję. Szczególnie, że ona po prostu najlepiej działa też tak względnie u wszystkich, czy na telewizorze, czy na urządzeniach mobilnych, czy na PC-cie. Więc no widać, że ten rynek nam tutaj powoli się tak zaciska i każdy z nich musi niedługo zacząć zastanawiać się nad nowymi opcjami czy podnoszeniem jakości, bo no, Stadia będzie wgryzała się coraz mocniej w ten rynek i mimo, że start był nie najlepszy, to widać po tym, że ciężką pracą później można naprawdę wszystko absolutnie dźwignąć, co się chce, wystarczą chęci, pieniądze, inwestycje i zdolni ludzie. Takie małe zaplecze. No i dobra, tyle jeśli chodzi o ten tydzień, także dzięki wielkie za oglądanie. Troszkę inna forma, będę się pokazywał, zobaczymy czy tak zostanie, no ale nie ma co. Miłego weekendu, pograjcie sobie trochę, także trzymajcie się, miłego wieczoru też, cześć.